pani odkryła swój talent? No, chciałam dzieciom pokazać, jak moja babcia robiła kiedyś kwiaty. To mnie inspirowało. Czyli od kiedy zajmuje się pani robieniem kwiatów z miłu? No już tak gdzieś 3 lat, może trochę więcej. Dlaczego pani wybrała akurat tę twórczość? Bo po prostu no, chciałam No, żeby im pokazać, jak kiedyś dawniej robiono kwiatki i swoim dzieciom, swoim dzieciom, tak. Ile czasu zajmuje pani zrobienie jednej kompozycji? No to tak 2 wieczory. Czy wśród pani aktualnej kolekcji znajduje się ulubiony kwiat? No to znaczy można powiedzieć, że te wiosenne takie. Są pani ulubione? To, no, no tak, tylko ja tak już jak jaka pora roku znajdzie, to wtedy te kwiaty mi się podobują. Słyszałam, że oddała pani 2 bukiety na akcję charytatywną. Co panią do tego skłoniło? No, chciałam coś zrobić dla tego dziecka i dać coś od siebie. Czy planuje pani dalej rozwijać swój talent? No tak, ja bardziej. A czy chciałaby pani przekazać swoje umiejętności młodemu pokoleniu? No chciałabym, tylko że jakoś nie mają za bardzo chęci dzieci. Cierpliwości trzeba do tego. A jakie jest pani największe marzenie związane z tą twórczością? No żeby to jakoś wypromować te kwiaty, żeby ktoś widział, że ja to robię. Żeby inni poznali pani dalej. No właśnie, żeby ktoś dalej zobaczył. Dobrze, dziękuję za wywiad. Czy mi, że po tym się nie zmieściło?